Odpowiadając na pytanie, w jakich sprawach warto mediować, jako mediator mogę powiedzieć, że warto próbować mediować w każdej sprawie. Ale są takie sprawy, które szczególnie są wskazane do mediacji. Jest kilka powodów, dla których w takich sytuacjach, strony powinny rozważyć tą mediację. Pierwsza sprawa to jest szybkość zakończenia sprawy, zakończenia konfliktu. Wiele sytuacji wymaga niemalże natychmiastowej interwencji i podjęcia pewnych działań zmierzających do tego, żeby rozwiązać spór, rozwiązać konflikt, żeby powstrzymać negatywne działania i zachowania stron, żeby nie doprowadzać do eskalacji konfliktu. Są to sytuacje, w których strony ponoszą koszty nierozwiązanego konfliktu i każdy kolejny tydzień, każdy kolejny miesiąc te koszty zwiększa. Szybkość postępowania, kiedy stronom zależy na to, żeby rozwiązać sprawę szybko. Mediacja stwarza taką możliwość, bo tak naprawdę jedno, dwa, czasami trzy posiedzenia mediacyjne ustalone i przeprowadzone w dogodnym dla stron terminie mogą doprowadzić do zakończenia sporu, do wyjaśnienia kwestii spornej, do wypracowania porozumienia. Mamy szybkość postępowania. Ale też jest, proszę Państwa, taka przesłanka do mediacji, kiedy strony nie mają pewności co do wyroku sądu. Kiedy tak naprawdę strona może się zastanawiać, czy ten wyrok, który uzyska w sądzie, będzie dla niej korzystny. Może tak się dziać wówczas, kiedy kontrakt nie do końca został poprawnie spisany. Kiedy to, co na piśmie, nie do końca jest zgodne z tym, co było w rzeczywistości. W takich sytuacjach strona ma obawę, czy wszczynać postępowanie sądowe, bo nie wiem, jakiego wyroku mogę się spodziewać. W mediacji wyroku nie będzie i żadne negatywne konsekwencje nie zostaną nałożone przez mediatora, bo to rozwiązanie, czyli ten końcowy wyrok, jest tak naprawdę ugodą wspólnie wypracowaną przez strony. Często, proszę Państwa, jest też taka przesłanka do mediacji, kiedy jest potrzeba omówienia kompleksowo całej sprawy, wszystkich kwestii spornych, kiedy spór ma charakter wielowątkowy, kiedy jedna i druga strona ma zobowiązania, ale też ma roszczenia. W tej sytuacji często wytoczenie powództwa przez klub przeciwko zawodnikowi oznaczałoby, że zawodnik również wytoczy powództwo przeciwko klubowi. W tej sytuacji wielowątkowości, tego, że trzeba szukać niestandardowych często rozwiązań, jest również tym czynnikiem zachęcającym do mediacji. Umożliwia ona to, że strony poddadzą pod rozmowę, poddadzą pod wyjaśnienie wszystkie kwestie sporne dotyczące danej sprawy. I to rozwiązanie będzie kompleksowe, ale dzięki temu będzie gwarantowało faktyczne zakończenie sporu. Proszę Państwa, to co jest istotne i bardzo ważne, co często podkreślam, jeżeli chodzi o mediację, to potrzeba zachowania poprawnych relacji. Wydarzyło się coś, co doprowadziło nas do sporu. Jesteśmy w konflikcie, nie potrafimy ze sobą rozmawiać, ale tak naprawdę za nami kilka lat dobrej współpracy. Zależy nam na ochronie dobrego imienia, na naszym wizerunku, dlatego też chcemy usiąść do rozmów. Skierowanie sprawy na drogę sądową często traktowane jest jako wypowiedzenie wojny. Często strona ma obawy, że wnosząc pozew do sądu, tak naprawdę przekreśla te relacje, które do tej pory były. Mediacja ma inny cel. Ma cel polubownego zakończenia sporu, zagwarantowania tego, że te relacje pozostaną na poprawnym poziomie, że zostaną odbudowane, jeżeli zostały już zerwane na skutek konfliktu, że może możliwa będzie dalsza współpraca. Ten czynnik tego, kto jest po drugiej stronie i tego, że chcemy pozostać w tych dobrych stosunkach z drugą stroną, jest niezwykle ważny. W przypadku sporów sądowych szczególnie istotny, bo przecież jest to środowisko hermetyczne, oparte na koleżeństwie, oparte na współpracy, oparte na przyjaźni. To, co jest istotne i ważne, proszę Państwa, to to, że strony bardzo często chcą zapewnić sobie poufność. Nie jest wskazane nagłaśnianie danych konfliktów. Wpływa to negatywnie nie tylko na strony, ale również na całe środowisko. Potrzeba zachowania w poufności, umówienie się na to, że nie przekazujemy pewnych informacji. Postępowanie mediacyjne jest poufne i stwarza stronom szansę na to, że ich spór zostanie
rozwiązany, omówiony w zaciszu gabinetu i sali mediacyjnej. Są to podstawowe, takie najważniejsze czynniki wpływające, zachęcające strony do mediacji. Mówi się również o niższych kosztach postępowania mediacyjnego, jak również o odformalizowaniu tej procedury. Czyli wtedy, kiedy strony mają obawę, że postępowanie sądowe będzie zbyt sformalizowane, obawiają się tego sformalizowania, mediacja może wyjść im naprzeciw, bo tak naprawdę jest rozmową stron z udziałem bezstronnej, neutralnej osoby trzeciej, a ten formalizm mediacji jest minimalny. Mimo tego proszę pamiętać o tym, że ugoda zawarta przed mediatorem może być zatwierdzona przez sąd i ma wówczas moc ugody sądowej. I strony, rozmawiając, uzgadniając, zachowując poprawną relację, kończąc faktycznie istniejący między sobą spór, w efekcie, w ostateczności, na końcowym etapie mogą uzyskać ugodę, która będzie miała moc równą ugodzie sądowej.